Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę, w jaki sposób, jak łatwo sparować jest taki uchwyt z odkurzaczem marki Electrolux. Te uchwyty mają po prostu sterowanie, które służy do włączania, wyłączania zdalnie, więc fajna funkcja. Zobaczcie, jak szybko, jak prosto to zrobić. Oczywiście pamiętaj o subskrypcji, o tym, żeby kliknąć tam dzwoneczek, żeby Ci się tam powiadamiało co i jak tak dalej. I zaczynamy. Przechodzimy do programowania pilota do modelu odkurzacza Electrolux Pure D82. Pokażę teraz tak. Stary odkurzacz, znaczy stara rączka działa, czyli mogę sterować sobie. Wyłączamy. Mam nową rączkę. Pokazuję, nie działa. Musimy ją sparować z odkurzaczem. I teraz jak to robimy? Przede wszystkim trzeba wyłączyć na chwilę odkurzacz, żeby nie miał prądu. Włączamy. Odkurzacz nam się zaświeci, czyli włączają się wszystkie diody. W tym momencie mamy 20 sekund, żeby nacisnąć tryb resetowania. Plus, minus i włącznik. Odkurzacz zaczyna mrygać. Lekko chodzi, w tym momencie go wyłączamy. Wyłączamy go z prądu i czekamy. Tak naprawdę możemy go od razu włączyć. Zaczyna działać, naciskamy plus, przycisk włącznika, odkurzacz zgasł. I teraz co robimy? Rączka już zaczyna nam działać prawidłowo. Czyli mamy pełne sterowanie. Dla porównania stara rączka już nie działa, bo teraz jest nowa sparowana. Dla przykładu wrócę do starej, czyli gaszę, włączamy plus minus włącznik, mamy resecik, wyłączamy z prądu, odpalamy, plusik, wyłącznik, odkurzacz zgasł i teraz ta rączka działa. Biorę tą, tu już nic nie działa, bo teraz jest sparowana ta rączka. I voilà!